ten sposób mieszkańcy osiedli wokół Alei Jana Pawła II pokazali Ministerstwu Transportu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że nie chcą, by tiry mogły jeździć autostradą, a dalej przez całe miasto na wschód i południe. Przypomnijmy, że z takim zamiarem nosi się Generalna Dyrekcja. Jeśli tak się stanie, to rozjadą nam miasto, mówią mieszkańcy. Osiedle zostało zablokowane, jedno, drugie. I zostanie jeszcze bardziej. Już teraz sytuacja jest bardzo trudna, bo tranzyt na północ w kierunku Kielc oraz na wschód, w kierunku Rzeszowa, a także na południe, przejeżdża właśnie tędy. Choć nie tylko o komfort mieszkańców i kierowców tutaj chodzi. Układ komunikacyjny spowoduje to, że dojazd do szpitala wojewódzkiego będzie bardzo utrudniony. Nie wiadomo, jak te karetki będą, czy będą fruwały, czy będą jeździły po zieleńcu, żeby dotrzeć z osobą, która będzie wymagała pomocy, do szpitala. Rzeczywiście już teraz jest bardzo ciężko, mówi dyrektor szpitala imienia Świętego Łukasza Anna Czech. Od momentu uruchomienia możliwości poruszania się autostradą obserwujemy wzmożony ruch samochodów, szczególnie tranzytowych. A do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego, a w szczególności do szpitalnego oddziału ratunkowego, dociera wiele osób, którym potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Przypomnijmy, że jak na razie autostradą mogą jeździć tylko samochody o wadze do 12 ton, ale nie podoba się to Generalnej Dyrekcji, która uważa, że autostrada jest po to, by mogli nią jeździć wszyscy. Są związane z tym tu i ówdzie pewne utrudnienia, pewne trudności, to też myślę, że lepiej, jeżeli je rozłożyć na całą sieć drogową. Po dzisiejszym spotkaniu w tarnowskim magistracie z przedstawicielami Ministerstwa Transportu, Generalnej Dyrekcji i samorządowców decyzję o wpuszczeniu tirów udało się odwlec na 2 tygodnie. Taka zwłoka nie podoba się przedstawicielom samorządów zlokalizowanych wokół Czwórki, bo tą drogą teraz przebiega cały ruch tirów z Krakowa w kierunku Rzeszowa. Autostrada, nowy odcinek do Tarnowa, kończy się nie w polach, ani nie na wąskiej uliczce śródmiejskiej, tylko na drodze krajowej, a zarówno autostradą i drogą krajową zarządza minister i w jego imieniu generalny dyrektor dróg krajowych, i liczę na rozsądek tych dwóch instytucji. Rozsądek w tej sytuacji to na pewno nie podjęcie decyzji o wpuszczeniu tirów na autostradę, mówi Roman Ciepiela jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizacja ruchu przy tak radykalnej zmianie sposobu użytkowania autostrady i pozostałych dróg musi uwzględniać bezpieczny dojazd do szpitala. 2 tygodnie to czas do zastanowienia i możliwość pracy dla ekspertów. Możliwość uruchomienia czy puszczenia ruchu samochodów ciężarowych autostradą pomiędzy Szorowem a Tarnowym jest. Chcemy doprecyzować tą sytuację, która miała być w samym Tarnowie, i chcemy widzieć, jak to będzie wyglądać. Nie ma takiej możliwości, mówią ci, którzy dzisiaj protestowali przy Alei Jana Pawła II, także politycy. Miasto zostanie rozjechane, to będzie parlamenty korek, zresztą to za mną chyba widać. No jest piątek po południu, jest korek bez tych tirów. Rozjedziemy pół Tarnowa, karetki nie mogą dojechać do szpitala, ludzie nie mogą dojechać do pracy. Słaby pomysł, naprawdę słaby. To nie jest kwestia serca, a rozumu. Człowiek bez rozumu tylko mógłby wpuścić tiry teraz do Tarnowa. Ta ulica ma tak słabe podłoże, kilkanaście lat temu była budowana i ona nie wytrzymuje teraz tego naporu tych samochodów. Jeśli rząd, władza nie będzie nas słuchać, to takiej władzy nam nie potrzeba. Prawda jest taka, że ta władza, tak samo jak i my, zostały powierzone obowiązki dbanie o interesy mieszkańców, każdego jednego Kowalskiego, Kwiatkowskiego. Sprawa tirów w Tarnowie zakopała podziały polityczne, ale nie wpłynęła szczególnie na wrażliwość ministra transportu i GDDKiA. Za 2 tygodnie zapadną ostateczne decyzje, czy uda się zatrzymać tiry. To się okaże, choć już teraz wiadomo, że szanse na to, by pozostało tak jak jest, są raczej marne. Julita Majewska, Tarwizja.